Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ranach Danganronpa V3 jesteśmy podczas drugiego śledztwa. Ofiarą jest Ryoma Hoshi, on się nazywał Hoshi. Już dawno nie grałem w rompę, muszę przyznać, przez różne perypetie, święta, nieświęta i tak dalej. Ale cóż, wtedy kiedy Himiko odwróciła się, żeby spojrzeć do wody, do zbiornika z wodą, do czołgu wodnego. Masakra. Moje pierwsze podejrzenie to jest Kirumi. Znać moje typy co morderstwo, one się chyba nie zmieniły. Zaczynamy. Zaczynamy, ludziska. Zobaczymy, czy damy sobie radę, czy podołamy. Po raz drugi w tej Ultimate Academy usłyszeliśmy dźwięk odkrycia ciała. Ci, którzy nie byli obecni na pokazie magicznym, usłyszeli to i przybiegli. A kogo nie było? A, tej trójki. Co się dzieje? Nie wiem co się stało. Chyba powinniśmy rozbić zbiornik, prawda? Sprawdzić co jest w środku. Ha, rozbić? Tak, rozbić. Ciężko będzie go wysuszyć od tego. Dlaczego w ogóle mielibyśmy go rozbijać? Gonta! Kibo! Wasza kolej! Ha? Co masz na myśli mówiąc, nasza kolej? Gonta, rzuć kibojem, ten monster umiesz. Użyj go jako tarana. Dlaczego nazywasz mnie taranem? Gonta, rzuci kibo, łapie. Więc ja też pomogę. Ale poczekajcie chwilę. Nie musicie się zbierać teraz. Serio? Ale chamsko! Dźwięk był intensywny. Ściana piranii i wody zabarwiona na czerwono krwią wypłynęła. Patrzyliśmy na to beznadziejnie, kiedy cały obszar był zalewany wodą. Po pewnym czasie zdecydowaliśmy się zacząć wszystko czyścić, ale upewniliśmy się, że nie zaburzymy sceny bardziej niż to jest konieczne. Z ekspertyzą Kirumi mogliśmy wyczyścić to i zacząć śledztwo. Okej. Ja zebrałem ciało Ryomy i jego rzeczy w jednym miejscu. Kibo wyglądał zrozpaczonego. Został właśnie użyty jako taran, więc rozumiem dlaczego. Zostało z nią tyle, że można to wziąć do jednej ręki. Jak kruche jest życie. Gonta schował piranie w bioderku. Wszystkie piranie mają duże brzuszki. Gonta myśli, że są pełne. Dzisiaj Ryoma jest żarciem dla ryb. A jutro on będzie głównym ryb. Wiecie, głębokie. Nie mów takich rzeczy. Himiko, wszystko w porządku? To nie był wypadek, prawda? Czy to znaczy, że zabójcza gra się znowu zaczęła? Jak? Jak to się może stać? Obiecaliśmy sobie, że to nie będziemy robić. Obiecaliśmy sobie, że nie pozwolimy znowu zacząć zabójczej gry. Aha, Kokichi, spadaj. To było kłamstwo. Jesteście kłamcami. Wszyscy jesteście kłamcami, przeproście... Przeproście Ryomę. Wszyscy kłamcy, przeproście Ryomę. On wierzył, że zabójcze gra już się nie wydarzy. Twoje żałosne łzy zaznaczają ciebie jako kłamcę w tym momencie. O, zdajesz sobie sprawę? Masz niezłe oko, Kiyo. Hej, ludziska, jak się czujecie, kiedy druga ofiara jest w waszych rękach? He? Czy Ryoma jest przezroczysty? Czy w końcu moja superwizja z X-rayem się odpaliła? Z rentgenem w oczach? Chamsko. Ojcze, ty nie masz supermocy, on po prostu został szkieletem. W końcu, czekałem aż zabójcza się zacznie znowu. To znaczy, że możemy skończyć już z tym nudnym gównem i zacząć brać w grę obwiniania się. Nieźle, zatrzymaj Mono... Chwila, jak ty się nazywasz? Monosuke! Powinieneś pamiętać imiona własnych dzieci. Hamsko. Po raz drugi już dzisiaj Monokuma. Monophanie, czy wszystko w porządku? 5, 4... He? Czy to liczysz Monophanie? Co ty liczysz? Ponieważ 3... Ja serio, 2... Zaraz wymontuję 1... Teraz! O nie! O, znowu się zżygała. Co ty robisz, ty porażko? Posłuchajcie. Musimy upewnić się, że zabójczy dra przebiegnie gładko. Kapishi? Tarczy, żeby dotrzymać mi towarzystwa, a nowe maskotki prezentują sobą wiele takiego ekscytujących okazji finansowych. Zamknij się, ty porażko. Co? Ja też? Hej, hej! Ta rozmowa jest zabawna i w ogóle, ale powinniśmy się tym zająć już, co trzeba. Czy nie powinniśmy zacząć śledztwa, czy coś? Po żądalu! Tym razem na pewno wskażę sprawcę. Pośpieszmy się i... Dajmy się... i daj nam to coś. Masz na myśli pić Monokumę, tak? Tym razem też zbadałem przyczyny śmierci, więc czytajcie to z sercem. O, to jest... nie jest może takie ważne, ale... związane z tematem, ale mam świetny pomysł na biznes. Tak, to jest zdecydowanie związane z tematem. Użyjmy plików Monokumy, żeby zacząć... taki... usługę podżywową i biznes z tym związany. No wiecie, znacie ten niezręczny moment na podgrzebach, kiedy wszyscy pytają o przyczynę śmierci. Jeżeli podamy pliki Monokumy, nawet najgorsze śmierci sprawią, że ludzie się tu z tego śmiali. Cóż, tatusiu, co myślisz? Jesteś taki... przepiękny i uroczy. Uroczy? Sposób, w jaki podajesz te pliki, jest taki uroczy. Dlaczego nie podejdziesz do mnie tutaj? Tatuś znowu chce mnie polizać. Co pojeby. Tatuś... spryskał Monosuke swoją miłością. Może Monosuke ma rację. Może tatuś nas nie lubi, ponieważ jesteśmy już tacy groźni i niebezpieczni. Chyba możemy iść za Monosuke. Jak spokojnie odpowiedzieli, lol. Tak siak, możemy chyba zacząć śledztwo. Śledztwo? To znowu się zaczyna. Nie mogę w to uwierzyć. Jeden z nas zabił Ryomę. Ktoś pośród nas. Nie mo... ani trochę więcej. Gonta nie chce już badać... śledzić przyjaciół. Śledztwa przyjaciół. Przyjaciół. Na przyjaciołach. Nie chcę już podejrzewać przyjaciół. Więc to nie rób. Ja też nie będę przeprowadzał śledztwa. Ha? Nic wam się nie stanie, jeżeli będzie wam brakowało jednej osoby. I wątpię, żeby opiekunka dla dzieci była wielką pomocą. Czemu? Maki. Poczekaj, Maki. Chciałem ją zatrzymać, ale Maki na ci nie obróciła, że tylko dalej szła. O co chodzi w tej suce? Czy ona serio nie nam pomagała w śledztwie? To się wydaje raczej nieodpowiedzialne. Ona założyła, że ktoś inny się tym zajmie. I myślę, że nie myli się. Ale co powiedziała to teraz? badała sprawy Rantaro. Chociaż Maki zachowywała się ostatnio bardzo dziwnie. Powiedziano mi, że spędzi całe dni w swojej pracowni. Co ona tam robi? Cóż, pogadamy z Maki później. Póki co, powinniśmy zacząć śledztwo. Serio, jestem wkurzony, że musimy to robić, ale to jest nasza jedyna szansa na przetrwanie. Tak, też dam z siebie wszystko. Ja i Gonta będziemy pracować szczególnie ciężko, żeby odzyskać wasze zaufanie. O, tak, masz rację. Ale nawet nie musimy badać. To jest dosyć oczywiste, kto jest sprawcą. Co? Ryoma został zamordowany podczas pewnego małego pokazu magicznego dziewczyn, prawda? Więc chyba musimy podejrzewać trochę bardziej małą magiczną dziewczynkę. Ale ona jest tak podejrzana, że wydaje się być niepodejrzana. Ale raz jeszcze. Ona sprawia, że... Ona chce, żebyśmy pomyśleli, że ona nie jest podejrzana, więc jest przez to super podejrzana. Jezus, zamknij się już? Jak możesz się bawić z czystym sercem Himiko? Ty właśnie powiedziałeś Himiko, prawda? Ale nie wspomniałem jej imienia. Ach, zamknij się, Himiko nigdy nie zrobiłaby czegoś takiego. Znam ją najlepiej, prawda Himiko? Nie. To jest część, w której się ze mną zdradzasz. Himiko. Czy możesz nam chociaż powiedzieć, na czym polegała sztuczka z tą podwodną ucieczką? Jeżeli dowiemy się, jak działa sztuczka, może będziemy się dowiedzieć, jak sprawca zabił. To niemożliwe. Niemożliwe? Dlaczego? Nie ma żadnej sztuczki w podwodnej ucieczce, ponieważ to była moja magia. Boże, jak długo ta osło usty karzeł będzie to powtarzał? Himiko, żebyśmy mogli znaleźć sprawcę, to jest proste, że potrzebujemy twojej pomocy. Nie, moja odpowiedź się nie zmieni, nieważne co powiecie. Nie ma żadnej sztuczki w mojej magii, ponieważ to jest magia. Jak długo będziesz trzymać tego gówna? Posłuchaj, jeżeli nie złapiemy sprawcy, będziemy... Wystarczy, jeżeli Himiko mówi, że to jest magia, to to jest magia. Ha, użyję mojego neo aikido, żeby pokonać też do degenerackiego faceta, który będzie znęcał się nad Himiko. Nie znęcam się nad nią. To jej wina, że jest taka uparta. Okej, nie chcesz nam powiedzieć w porządku. Sam się dowiem. Właściwie to brzmi na całkiem dobrą zabawę. Żeby rozwiązać tę zagadkę, musimy najpierw dowiedzieć się, na czym polegała sztuczka z podwodną ucieczką Himiko. Nie mamy w tej kwestii żadnego wyboru. On ma rację, nie mamy wyboru. Nie mamy wyboru, musimy znaleźć sprawcę, który zabił Ryomę. Śledztwo, żeby uratować nasze życia, ponieważ ryzykujemy nasze życia w procesie lasowym. Wiecie co? To jest ciekawa sprawa. Hej, Shuichi, masz moment? Coś się stało? Zanim zaczniemy śledztwo, jest coś, co muszę powiedzieć. Jesteś od teraz moim pomocnikiem. Twoim pomocnikiem? Jestem takim bardziej typem naukowca, więc nie za bardzo pasuje do śledztw. Ale to jest dobra cecha, żebyś przeprowadzić śledztwo. Dodatkowo, jedyne coś, co pasuje do Kaito Momoty, błysku gwiazd, jest sam wszechświat. Więc zostawię szczegóły tobie. Rozpocznij drogę do mojego sukcesu. Ach, ale... Nie wiem, co robić jako pomocnik. Nie martw się o to. To ja będę podejmował te ciężkie decyzje. Ty musisz po prostu robić to, co mówię. On uwielbia podejmować decyzje, prawda? Więc... Biorę za to pełną odpowiedzialność. Odkąd jesteś moim pomocnikiem, nie musisz się o nic martwić. W porządku, zaczynajmy. Najpierw sprawdźmy plik Monokumy. Okej. Kaito robi ze mnie swojego pomocnika w ten sposób. Czy to może być... Boję się. Bardzo się staram nie bać, ale jestem wystraszony. Nie mogę przestać o tym myśleć. Ten ból i smutek, który przychodzi z odkryciem prawdy. Tego się boję. Czy on próbuje mi pomóc? Hej, co się dzieje? Sprawdźmy już plik Monokumy. Okej, w porządku. Na życzenie Kaito spojrzałem do pliku Monokumy. Ofiarą jest Ryoma Hoshi. Ultimate tenisista. Ciało zostało ukryte w sali gimnastycznej. Przyczyną śmierci było utonięcie. Jego ciało zostało zjedzone przez piranie, aż zostały same kości. Żadne inne rany nie zostały potwierdzone. No i niestety nie zostaną. Co? Jest napisane jeszcze mniej niż wcześniej. Mam co do tego złe przeczucia. Nie jest napisana nawet rodzina śmierci. Ha? Poprzedni plik Monokumy zawierał czas śmierci Rantaro, pamiętasz? Ofiarą jest Rantaro Amami. Nie jest napisane, jaki jest jego Ultimate Talent. Ciało zostało odkryte w bibliotece. Przewidywany czas śmierci to 21:10. Ofiara została uderzona tępym obiektem w tył czaszki. Spowodowało to uszkodzenie i momentalną śmierć. Żadne inne rany nie zostały znalezione. Ale plik Monokuma nie musi zawierać czasu śmierci. Monokuma coś się zepsuł? Nie, to było celowe. Monokuma powiedział nam, że on nie będzie nam dawał informacji, które odkryją sprawcę. Czyli to, co teraz jest dla nas ważne, czas śmierci jest bardzo istotny. Musimy to zapamiętać. Jeżeli pomyślimy o tym w ten sposób, wygląda na to, że informacja byłaby bardzo ważnym dowodem co do sprawcy. Czy to musiał być moment, w którym po prostu tylko dana osoba mogła być w tym miejscu. Więc to oznacza, że kluczem do rozwiązania tej sprawy jest czas śmierci. Ha! Teraz będzie już łatwo. Myślę, że wybrałem sobie dobrego pomocnika. Jest jeszcze jedna rzecz w pliku Monokumy, która przyciąga wzrok. Przyczyna śmierci Ryomy. To było utonięcie. Ale jeżeli tak, będziemy mogli odkryć tę sprawę z tej perspektywy. Oczywiście mam pierwszy pocisk prawdy. W porządku. Teraz, kiedy skończyliśmy z plikiem Monokumy, musimy zacząć śledztwo. Po pierwsze, mój pomocniku, musisz zbadać wszystko i znaleźć wskazówki, które doprowadzają do sprawcy. Jest dosyć zaborczy, tak myślałem. Okej. Dobra, słuchajcie. Ja ci przedstawiałem farty. Pokaz muzyczny został przygotowany przez Himiko i Angie. Dwie osoby, których ja osobiście bym nie podejrzewał. Przez to, że to by było... Wiem, że to jest bardzo słaba logika, to by było trochę zbyt oczywiste. Dalej mamy kwestię tego, że wydaje mi się, że to musiało być przygotowane już dużo wcześniej. W dzisiejszy dzień zbyt dużo się działo na tej sali gimnastycznej, żeby po prostu... Zbyt dużo się działo, żeby... Jakby to określić, żeby... To ciało zostało tam podłożone, żeby tam zostało włożone. Pytanie, które sobie należy zadać, jest to, dlaczego w ogóle... on utonął? Przecież to nie mogło być tak, że ktoś go wrzucił po prostu i go trzymał pod wodą. Ktoś musiał go jakoś, nie wiem, w jakiś sposób, nie wiem, otępić, ogłuszyć, coś w tym stylu i go wsadzić pod wodę, żeby ten sobie utonął. I to musiało się stać według mnie wczoraj, kiedy my byliśmy na tym spotkaniu z tą całą ekipą w pracowni Gonty. W tej pracowni wtedy, o ile dobrze pamiętam, był Gonta, oczywiście, Tsumugi chyba była, Miu chyba nie było, Kaito też nie było, o ile dobrze pamiętam, Tenko była, Kibo był, Kiyo był, nie było Kirumi na pewno i to jest moja główna podejrzana, absolutnie. Ona jeszcze dodatkowo zajmowała się kurtynami, chyba tymi, nie wiem, albo i tymi, więc ona jest na pewno główną podejrzaną, według mnie. Jeżeli chodzi dalej, Kokichi wychodził na trochę, więc też jest w kręgu podejrzanych. Ale nie do końca, wątpię, że to był Kokichi. Miu nie było, ale ja jej kompletnie nie podejrzewałem. Nie mam w ogóle przyczyny, żeby ją podejrzewać. Jest Kaito. Kaito się zachowała trochę dziwnie. Jest też Maki, która się mega dziwnie zachowywała. Ale chyba teraz jeszcze mogę zmieniać te typy, prawda? Żeby jakby to nie odpadło. Kaito osobiście nie podejrzewam. Gonta też odpada. Kokichi być może. Kokichi odpada. Kibo odpada. Kirumi jak najbardziej podejrzana. Himiko odpada. Maki troszkę podejrzana. Tenko odpada. Tsumugi odpada. Angie odpada. Miu odpada. Z podejrzanych mam Maki, właściwie Kirumi oraz Kokichiego. Tak, to trójkę bym wziął jako podejrzanych. Osobiście stałem na Kirumi najbardziej. Najbardziej mi pasuje. Jeszcze jest coś związane ze sprawą, ale dobra. Zacznijmy śledztwo. Pogadajmy ze wszystkimi. Gonta nie mógł go ocalić. Nie, Gonta powinien go ocalić. Gonta, co się stało? Kiedy piranie zaatakowały Ryomę, jeżeli Gonta zanurkowałby do zbiornika, to Gonta mógłby ocalić Ryomę, pomóc Ryomie. Ale Gonta się wystraszył. Wystraszył się zbyt mocno, żeby cokolwiek zrobić. Okej, Gonta, wystraszyłeś się, ale zauważ, że on już nie żył. On utonął. Przepraszam. Gonta naprawdę przepraszam. Mężczyzna nie powinien przepraszać tak łatwo. Nawet jeżeli tam skoczyłeś, one i tarby cię zjadły. Z to, co przeczytałem w pliku Monokumy, i tarby się nie uratował Gonta. He, naprawdę? Czy tak jest napisane w pliku Monokumy? Czy ty nawet jeszcze nie przeczytałeś pliku Monokumy? Nie, Gonta nie za bardzo rozumie. Gonta nie jest zbyt mądry, żeby pomóc. O czym ty gadasz? Jeżeli masz czas, żeby przepraszać, masz też czas, żeby przeczytać plik. Jeżeli myślisz, że nie możesz pomóc, to pracuj tyle, aż będziesz mógł. To możesz zrobić. Dokładnie, Gonta. Jesteś ogromną pomocą. W końcu są takie informacje, o których tylko ty wiesz. Informacje, o których tylko Gonta wie? Pamiętasz? Podczas pokazu wszedłeś na scenę. Było około 20 sekund, zanim piranie upadły, pamiętasz? Tak, ponieważ Gonta bardzo martwi się o Himiko. Czy widziałeś wnętrze zbiornika? Czy widziałeś Himiko albo Ryomę? Nie, Gonta nie widział. Nie widział niczego w zbiorniku. Gonta był trochę zaskoczony. Ej, nie możesz to robić! Wciąż jesteśmy w środku pokazu. Ale jeżeli Gonta nic nie zrobi, Himiko zostanie zjedzona przez piranie. He? Ale kiedy piranie zostały wypuszczone i kurtyna się otworzyła, opadła, Ryoma był w zbiorniku, prawda? Tak, to prawda. Więc kiedy Ryoma się tam znalazł? Nie widziałeś, jak to się stało? Gonta nie wie. Wszyscy zaczęli Ryomę w zbiorniku, kiedy piranie wypadły. Potem... Przepraszam. Gonta powinien bardziej obserwować zbiornik. Tyle powiedziałem. Mężczyzna nie powinien przepraszać tak łatwo. Tak, masz rację. Ale to jest problem. Teraz jestem jeszcze bardziej... stumped. Co znaczy stumped? Przepraszam, muszę zacząć to. Tłumacz. I zacznij teraz, ile mam miejsca dysku. Czekajcie. Tłumacz. Stumped. Zakłopotane, okej. Teraz jeszcze miejsce dysku. Bardziej, że teraz to sprawdzam, ale po prostu nie chcę, żeby tutaj zaraz mi się skończyło. Oj, nie tak, nie tak. A dobra, mam jeszcze spokojowo miejsce dysku. Dobra, teraz sobie wszystko to poodpalać jako tako. Dobra. A to jest problem. Teraz jestem nawet jeszcze bardziej zakłopotany. Nawet jeżeli Himiko zniknęła, zniknięcie Himiko było częścią sztuki podwodnej ucieczki. Jak Ryoma znalazł się w zbiorniku? Czy to też była część sztuczki Himiko? To jest właśnie pytanie. Nie, na pewno nie. Jestem pewien, że ta tajemnica będzie ważną częścią tej sprawy. Dobra, zeznanie Gonty mamy. Dalej, Kokichi. Co powie nam Kokichi? Cieszę się, że Himiko sprawiła, że ta gra będzie cięższa. Teraz już nie jest... Teraz już na pewno nie jest znudzony. Czas brać się do ostrej pracy, żeby rozwiązać tą zagadkę. Przygotuj się, sprawco, ponieważ nadchodzę! Okej, nic ciekawego nie wniósł w sumie. Co tam mam z tyłu? Panel światła. Okej, od razu zobaczmy. Co to jest? To jest panel kontrolny do światła na scenie. To pozwala obniżyć i podwyżyć no to jakby całą rampę ze światłami. Ach, rozumiem. Okej. Skąd ona to wie? Jak ona dużo wie o tym miejscu. Jeżeli Himiko nie powie nam, jak działa jej sztuczka, nie dowiemy się, jak został zabity Ryoma, prawda? Ale w sposób, w jaki ona się zachowuje, jak my ją przegramy. Och, co jeśli... Ryoma był wcześniejszym uczniem Himiko. Mistrza Himiko. I ona poprosiła zemstę na nim. I ona zamordowała. I on zamordował koleś, kto wyglądał tak jak on, żeby zasabotować jej pokaz. Albo coś w tym stylu. To się stało już wcześniej, prawdopodobnie. Czy to jest nawiązanie do czegoś? Jeżeli ktoś wie, do czego to jest nawiązanie, to proszę pisać w komentarzach. Z chęcią posłucham. Miu. Plemy ład. Pierwszy raz widzę takie słowo na oczy. Zobaczmy. Flegma. A ład? Zwitku. Tamponie, co? Ej, tam... Ty... No nie wiem jak teraz, ty fumo. Jest coś, co ci muszę powiedzieć. To nie jest zbyt miły, grzeczny sposób na pytanie kogoś o coś. To nie jest związane z tym incydentem, ale... Nic nie jest wspólnego z tym incydentem, ale słyszałem, że Gonta złapał was z zeszłej nocy. O co z tym chodziło? Ja sobie biegałam po okolicy, więc nie mam pojęcia, co się stało. O tak, mi też powiedzcie, ja też biegałem, więc nie wiem o co poszło. Jak miło uciekła Goncie. Ona nie jest wystarczająco silna, żeby z nim walczyć. Czap czap, ty glutowaty gówniaku. Cóż, wydaje mi się, że... Gonta został oszukany, żeby nas porwać. Pierwszy jest złapany Kibo, Kiyo, Tsumugi, Tenko i ja. Himiko i Angie zostały przeniesione później. Z sali gimnastycznej, tak? Dokładnie. I Kokichi wyszedł z pokoju po 9, po 21. Więc... One musiały zostać przeniesione chwilę później, 5 minut później. Wszyscy zostaliśmy zmuszeni do uczestnictwa w gruntowym spotkaniu z robalami. Zostaliśmy uwolnieni jakoś godzinę po ciszy nocnej, około 23. Więc od 21 do 23 wszyscy tam mają alibi. Więc, a osobami, które nie mają alibi, jestem ja, Kirumi, Maki i Ryoma. O, widzę, że się nauczyłeś, co to jest alibi, patrząc na ostatnie śledztwo. Incydent. Ale o co chodzi z tym robalakowym spotkaniem? Swoją drogą, Miu. Jak udało ci się uciec od Gonty? No cóż. Ja użyłam... mojej sekretnej kobiecej broni. I po prostu tak wyszło. Sekretnej kobiecej broni? Błagam, Shuichi, wiesz o co chodzi. Ej, co jest... Ej, poczekaj. Czym jest sekretna kobieca broń? Czy ona próbuje... mnie zaśmiać? Shuichi, po prostu daj spokój. Słuchanie jej po prostu się zmęczy. Prawdopodobnie masz rację. Chyba lepiej będzie poznać prawdę... usłyszeć od niej prawdę na procesie. Okej? Dobra, tylko nie mamy na razie żadnego wyznaczenia, kiedy to mogło się stać. Ja powiedziałem, że nasze spotkanie będzie właśnie mniej więcej momentem, kiedy to się stało. Aczkolwiek nie jesteśmy jeszcze pewni. Na pewno będzie jakiś fakt, który nam teraz wytłumaczy. Drabina. Jest tutaj drabina. Zastanawiam się, czy została użyta do ustawienia wszystkiego. O, no tak. Musimy zapytać Angie o scenę. Hej Angie, chciałem cię zapytać parę pytań co do sceny. Tak, ja zajmowałem się kwestią artystyczną. Nawet zbudowałam i pomalowałam scenę. Więc wiesz coś o sztuczce Himiko? Jak ona działała na przykład? Nie, nie znam sztuczki. Himiko tylko powiedziała, że to jest magia. Rozumiem. Więc nie zdradziła też sekretu Angie. A swoją drogą, zapytałaś innych ludzi? Poprosiłaś innych ludzi, żeby pomogli ci z przygotowaniami, prawda? Tak, zaczęliśmy przygotowania wczoraj. Dużo ludzi nam pomogło. Na przykład przenosiliśmy ciężki zbiornik i schody z laboratorium Himiko, z pracowni. Ja i Kibo pomogliśmy z tym. Zbiornik miał taką coś do ciągnięcia, ale choć przez to, że był taki ogromny, to wciąż było masa roboty. I zapytałem Kirumi, żeby uszyła nam kurtyny, ponieważ nie widzę szyć. Więc właściwie to wszystko dzięki Atui, która pokazała nam drogę do sukcesu, jak zwykle. Nie, to wszystko dzięki nam. Czy to na pewno był sukces? No właśnie, czy śmierć Ryoma można nazwać sukcesem? Chyba, że to był plan czyjś, nie? No to dlatego sobie to był sukces. A jeszcze większy będzie jak na procesie nie dowiem się, kto to był. Swoją drogą, czy piranie były twoim pomysłem? Na swój sposób sztuka podwodnej ucieczki nie różni się od normalnych pokazów magicznych. Myślałem, że dzięki temu pokaz będzie bardziej ekscytujący i święty, jeżeli użyję piranii. Tak powiedzi mi Atua. Więc Atua daje też takie porady, tak? A co do zbiornika z piraniami i licznika? One też były z pracowni Himiko, tak? Tak, tak! Według instrukcji do zbiornika z piraniami one były zsynchronizowane. On był zsynchronizowany z licznikiem. Kiedy ten się skończył, dno zbiornika z piraniami samo się otwiera. Rozumiem. Zmusić ekwipunek wyposażenie z pracowni Himiko. Czyli tam też pewnie będzie musieli pójść. Kiedy skończyliśmy przygotowania i mieliśmy zrobić przerwę, Gonta złapał, więc nie mogliśmy się oprzeć. Muszę znać to słowo, nie jestem jej pewien. Odbrać próby, aha, no tak, jejku. Oprzeć się, nice. Dobra. Kiedy Gonta nas wypuścił, to już była cisza nocna, więc nie mogliśmy wrócić na salę gimnastyczną. A, rzeczywiście! Nie możesz wejść na salę gimnastyczną podczas ciszy nocnej. Czyli to musiało się stać wtedy. Kiedy on to łapał te poszczególne osoby. Więc zdecydowaliśmy się wrócić dzisiaj. Przed porannym ogłoszeniem. A czy wtedy było ciało? Himiko, ja czytałyśmy, aż sala gimnastyczna się otworzy. Och, byłam taka... Taka jakby uspokojona, czyli zacząłem, że wszystko jest na swoim miejscu. Więc nikt nie mógł zagrać się do sali gimnastycznej przed tym jak te dwie tu przyszły. Co chodzi, Shuichi? Jeżeli nikt nie mógł się zagrać, a one były cały dzień, to wczoraj musiało być to ciało. To już jest teraz pewne. O co chodzi, Shuichi? Czy ty się martwisz przez ten incydent? Nie martw się, wszystko będzie w porządku. Co? Atua przemówił. Nie musisz się o nic martwić. O nic się martwić? Ojejku. Nic nie ucierpnie wzrokowi Atui. Nawet sprawca. Tak, Atua jest prawdziwie świętą mocą, z którą trzeba się liczyć. Angie zaczęła brzmieć coraz bardziej i bardziej creepy. Okej. Dobra, pogadajmy z... A może najpierw scenę zobaczmy. Aha. Możemy tutaj bardziej tego, okej. Licznik. To jest licznik, który odliczał jakby... pokazał czas na ucieczkę. Nie zdałem sobie z tego sprawy, Ale to był też licznik do odkrycia ciała Ryomy. No racja, w sumie. Zacznijmy tą zamkniętą kurtynę. Tutaj jest kurtyna, która to zasłania. Ale wiesz, że po drugiej stronie jest okno. Okej. Co się dzieje? Chcesz sprawdzić tamto okno? Ach, tak, ale... Jest zbyt wysoko, co? Tak, jest dosyć wysoko. Nawet wyżej niż zbiornik z piraniami. Wyżej niż zbiornik z piraniami. Dokładnie. Obok... Chwila, racja. Była drabina obok sceny. Pójdę po nią. Kaito szybko poszedł na scenę. Czy tam po drugiej stronie jest basen? Wrócił. Niosąc drabinę. Która była ustawiona na scenie za jego ramieniem. Ale wiesz, czy pomocnik nie powinien być tym, który przynosi drabinę? Ach tak, tak myślę. Dziękuję. Po ustawieniu drabiny wspiąłem się na scenę. Tam pod sufit, że tak powiem. Ledwo można dosięgnąć stąd okna. Jeżeli odsłonisz kurtynę... Ach, okno jest otwarte. Okno jest otwarte, znaczy, że sprawca go użył? Sprawca mógł... wejść i wyjść przez to okno. Co jest po drugiej stronie okna? Nie za dużo widzę, ale to chyba basen. Basen, e? Słyszałem, że dzisiaj taki mamy. Chwila, ale... Okno, ale te okno na basenie jest naprawdę bardzo wysoko. Więc co tutaj mogło być użyte tak naprawdę? To jest jakby pytanie. W porządku. Sprawdzimy to później. Sprawca prawdopodobnie tamtędy przeszedł. Ej, poczekaj, co to jest? A co jest? Nic, to wygląda po prostu jak ślady na framudze. Rama okna ma takie jakieś zadrepania, prawdopodobnie no, przez coś zrobione, no. To może mieć związek ze sprawą, powinienem to zapamiętać. Zaznaczone okno, okej. Nie mam pojęcia, czy to może mieć związek póki co ze sprawą. Zszedłem z drabiny na scenę. Skończyłeś badać okno? Okej, odstawię drabinę. Byłoby świetnie. Dziękuję, Kaito. Czy pomocnik nie powinien tego robić? On narzeka, ale... On narzekał, ale wciąż odstawił dla mnie drabinę. Za mnie drabinę. Okej, co to znaczy właściwie? Wiem, że to dopiero to zaczęliśmy, ale to okno było otwarte, racja? Tak! A po drugiej stronie jest basen. Sprawdźmy to potem. Sprawca musiał... wejść i wyjść z sali gimnastycznej stąd. Ale to było bardzo wysoko to okno, ja wątpię, żeby sprawca mógł tak się wspiąć. Ono musiało zostać do czegoś naużyte. Tylko do czego? A dodatkowo... Co to zdrapania? Co to może oznaczać tak naprawdę? Dobra, zacznijmy pojemniczy z piraniami. Coś na pewno... Coś musi być. Kiedy stanąłem na scenę i spojrzałem, zbiornik z piraniami był tuż nade mną. Był tak ustawiony, żeby dno się otworzyło, kiedy licznik dobiegnie z zera. Dno było teraz otwarte, a zbiornik był pusty. Nie rozumiem do końca zdania. Nie wygląda jakby... To jest pokrywkach, ale nie rozumiem pierwszej części. Może przez niego zobaczyć sufit. Chyba, że jest taki czysty i przejrzysty. I tylko z przodu jest szyba. Inne strony są zrobione z drewna. Więc zbiornik z piraniami nie miał pokrywki i tylko przód był zrobiony ze szkła. O tak! To jest zbiornik z laboratorium Himiko. Hej, Kaito! Ty pomagałeś nosić rzeczy na pokaz, prawda? Tak, ja, Kibo, Himiko i Angie. Było sporo do zrobienia, ale pomogłem to nosić. Sam się jak tam to zawiesili. To był ciężki zbiornik pełen wody i piranii. Nie dało się go tak łatwo podnieść. Wydaje mi się, że to jest przyczepiane do tego... do tej rampy ze światłem na suficie. A, Kirumi. Panel kontrolny po boku sceny pozwala podnosić i obniżać tą rampę. Wygląda na to, że ktoś obniżył rampę, podpiął zbiornik z piraniami, a następnie ją podniósł. Nie sądziłem, że te rampy są na tyle wytrzymały, żeby podnieść taki zbiornik. Ona została zbudowana, żeby nosić ciężkie obiekty. Więc była dosyć wytrzymała. Okej. Zbadałem wszystko, co chciałem na scenie. Ha? Skończyliśmy? Więc chodźmy. Tak. Okej. Dobra. A z samą Kirumi nie możemy pogadać jakby? A tutaj jeszcze możemy podejść. To jest ogromny zbiornik wody z sztuczki z ucieczką. Szkło jest rozbite. Jest w złym stanie. Naprawdę musieliście rozbijać szkło. Wszystko jest teraz przemoknięte. Cóż, jeżeli zostawilibyśmy ciało Ryomy tam, nie mogliśmy go zbadać. A to chyba by zajęłoby zbyt długo, jeżeli byśmy opróżniali je wiadrami. Było to sporo. Ale teraz możemy przynajmniej zbadać zbiornik. Może tu jest jakaś wskazówka, powinienem się rozejrzeć. Tak, masz rację. Mnie interesuje to, co jest za tą Kotaro po prawo. Ponieważ rozbiliśmy szybę, za dużo nie zostało w zbiorniku. Ale powinniśmy zbadać ten obszar dokładnie. Tu musi coś być. Dobra. Tu są piranie. To jest wiadro pełne piranii. Gonta powiedział, że pozbierał piranie i je tu włożył. Nie wierzę, że Gonta zrobił to gołymi rękoma. Ach, chwila. Tak, wierzę. Myślę, że w środku ich brzuchów jest Ryoma. Nawet nie chce mi się ich jeść. Dlaczego w ogóle chciałby się zjeść? Tylko silni mogą przetrwać w świecie, który stworzyła Atua. Możemy teraz tylko przemyśl modlić za duszę Ryomy, żeby wszedł do królestwa Atui. Czy on naprawdę pójdzie tam w tym stanie? Czekajcie, muszę się napić. Te piranie na pewno są cudowną zaradką. Może Atua stoi za tymi filmikami, Właśnie, filmiki z motywami, to jest też ważne. O czym ty gadasz? Zauważyłem to, kiedy zaczął się show. Słuchajcie, czy Gonta przypadkiem nie mówił, że on ma filmik Kirumi? Pamiętam, że Gonta się wygadał, czyli ma filmik. I nie pamiętam, czy to nie był Kirumi przypadkiem filmik. Jeżeli to był Kirumi filmik, to... to jest rejestrowówka, coś czuję. Wydaje mi się, że jest tutaj więcej piranii niż wczoraj przygotowaliśmy. Więc piranii? Co? Czy one się pomnożyły przez noc? Nie ma szans, żeby się tak szybko rozmnożały. Ale w porównaniu z wczoraj, piranie wyglądały na super wypchane w tym zbiorniku. A, więc ten teraz wygląda na bardziej wypchane. Woda była zbyt mętna. Nie mogę powiedzieć, ile jest tam piranii. Ale Tatcher to było super wypchane. Super wypchane. Jezu, łapiemy. Więcej piranii niż wczoraj. Coś z tym może być. Okej. Dobra, zacznijmy szkło. Fragmenty rozbitego zbiornika się tutaj zebrały. Jest ich tak dużo. Gonta i Tenko zdecydowanie nie uważali, kiedy rzucili Kibo w szybę. Okej. Oj, czemu jeszcze raz to kliknąłem? Halo? Dobra, zobaczmy może tą główną szybę, znaczy ten panel szklany. Jest tutaj taki kwadrat ze szkła na dnie tego zbiornika. Nie wygląda jak rozbity. Reszta fragmentów jest znacznie bardziej losowa. To jest prawie niemożliwe, żeby rozbić szklany... rozbić jakby zbiornik z wodą i stworzyć taki idealny kwadrat. Ale czym jest ten panel? Może to jest lustro? To jest lustro? Po prostu? Kajdanki? Dlaczego to jest kajdanki? Wciąż zamknięte. I są na nich małe zadrapania. Wydaje się być z nierdzewnej stali. Więc nie jest taka trudna do zadrapania. Musiały być zadrapane czymś ciężkim do... albo ostrym. Twardym albo ostrym. Co za kajdanki? Co one robią w zbiorniku? Nigdy ich nie widziałem w magazynie. Skąd one są? To prawda. Żadnych nie było w magazynie. Więc skąd one pochodzą? Jeżeli nie było ich w magazynie, to jedynym miejscem, gdzie jeszcze mogą być kajdanki jest... Czy to może być... On był... To, że on był więźniem? Pracownia Ramy nie była tylko pracownią Ultimate Tenisisty, ale też Ultimate Więźnia. Więc być może taki element był w wielu pracowni. Ciekawe. Zobaczmy ciało Ramy. Z ciała Ramy został tylko szkielet. To nie jest nawet cięte, do czym on był. Co to? O co z tym chodzi? Hej, czy to jest naprawdę Ryoma? Nie widziałem momentu, kiedy to się stało, więc nie mogę w to uwierzyć. Jestem to pewien. Wszyscy oglądali pokaz i to widzieli. Widzieliśmy, jak Ryoma zostaje samymi kośćmi. To było grube. Nie wierzę, że zginął w tak okropny sposób. Woda wypełniła się krwią tak szybko, że nie widzieliśmy całej rzeczy, całe szczęście. Ale ten szkielet to jest bez wątpienia Ryoma. Cholera. Wiem, że on chciał zginąć, ale nie musiał tak skończyć. Też nie uważam, żeby to było w porządku, Kaito. Ryoma nie próbował zginąć. On tylko tak mówił. On nam zazdrościł, teraz, że my chcemy żyć. He? Co masz na myśli, mówiąc, że zazdrościł? Jestem pewien, że Ryoma chciał do nas dołączyć. Dlatego potrzebował powodu do życia. Żeby miał te same uczucia co my. Żeby miał ten sam powód do parcia naprzód. Żeby walczyć z nami. Na naszym boku. Więc on naprawdę był idiotą. Kogo obchodzi brak powodu do życia? Czy powodem może być coś tak prostego jak dobre jedzenie albo przyjaciele? Cholera, ten idiota. No to prawda. Kibo bardzo... Kaito bardzo prosto myśli, ale ma sporo racji. Znajdziemy coś w wielu rzeczach. Wszystkie rzeczy Ryoma zebrane razem. Jego ubrania, jego monopad i klucze do jego pokoju. Dokładnie, jeżeli użyjemy kluczy, będziemy mogli zbadać pokój Ryoma. To już 3 pomieszczenia do zbadania przynajmniej. A co chcesz zbadać w jego pokoju? Filmik z motywem. Powinniśmy znaleźć ten filmik, który miał Ryoma. Myślisz, że Ryoma został zabity przez ten filmik? Nie mogę to opowiedzieć na 100, ale powinniśmy to sprawdzić. Ja myślę, że Ryoma będzie miał filmik tego, Kokichiego. W porządku. On mógł mieć mój filmik. Jeżeli tak, może być podejrzanym. Cóż, ja co teraz myśleć? To chyba wszystko, co chciałem sprawdzić tutaj, ale chwila, kurtyna? Dobra, mieszota. Słuchajcie, w tym momencie mamy 50 minut, więc będziemy powoli kończyć. Kolejna część śledztwa będzie w kolejnym odcinku. Dziękuję wam za uwagę, zapraszam was do opisu, gdzie macie różne ciekawe rzeczy, fanpage i fanpage, oraz link do bloga Pekratorom, który niedawno ruszył, macie już prolog, więc możecie sobie go przeczytać. Bardzo dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa!